Cześć, witam was wszystkich w drugim odcinku z Medal of Honor. Tego gościa zdejmę. O, już ten go zdjął, dobra, i sobie włączę stoper szybko. Ha, nie zapomniałem o stoperze, tylko miałem go troszeczkę szybciej włączyć. No okej, okay, co my tutaj mamy? Kontakt jakiś, dobra. OFF. A, tutaj ktoś na dupce, ja proszę amunicję. Nie, tak się nie będziemy bawić, panie. Bez jaj, że mnie dwukrotnie. Ostatnio troszeczkę... Nie, może nie, że nie ogarniałem, tylko właśnie przez głupi sposób zginąłem. Dwa razy przez głupi sposób zginąłem. Raz trochę się program zdupcył i tak wiecie, miałem wyjebane już na to i poszedłem sobie dalej, a drugi raz po prostu w złą stronę poszedłem. Więc jak na razie w tej grze ogarniam, co się dzieje. Okej, tam mamy iść, ale czemu my jesteśmy sami w ogóle? Nie w tą stronę. Moder, tam jest moder, dobra. Okno drugi poziom, co my tutaj mamy? O kurde, co to za broń? Dragonov! Max Payne się kłania. Dobra, to weźmiemy za shota. Tak jest, nadupcamy teraz, to mi się będzie podobać. O kurde, leżem kropno, dobra, bania. O, tylko taka trochę dziwna luneta, taka na niebiesko. Dobra, już zielono. Dobra, bania. To są nasi, a pójdźmy z tej strony. O, tu jest... Nie, kucznij se, bo... O. W ogóle nic nie widać. A, widzieli... Kurwa, ta myszka też tak się zacina, nie wiem dlaczego. Dobra, ci tam cisną dalej, a my tutaj znowu będziemy ich osłaniać teraz, tak? No tak jest. Dobra. Kurwa, musiał się schylić. No bez jaj! No. Tam, o, ktoś na oknach. Tak jest, bania. Żyje, jeszcze żyje, oto koks. O, jeszcze tam się, kurde, muszę. Kurde, jak oni się schylą, znaczy znowu się tam wrócą do swojej formy, to jest chujowe. Boże, co ja w ogóle pierdolę. O. No, na hardcora. Dobra, jest bania. Ktoś tam jeszcze jest? Nie, zadanie wykonane. Po prostu mieliśmy ochraniać goście. A teraz motor. Czekajcie, ile mam w ogóle tego... Ile naboi? Dobra. Widzę, że gra obdarza w chuj. Nieważne na jakim poziomie. F. A jeszcze proszę amunicję. What the fuck? Dobra, pozbyliśmy się naszego shota. W sumie jak muszę wam powiedzieć, że nie był aż tak tragiczny. Aha, to jest cały czas kontynuacja pierwszej misji. Pierwsza misja już taka epicka, muszę wam powiedzieć. Dużo strzelania, jak na pierwszą misję. I mamy ochronić. Mamy tutaj ocalić jakiegoś taryka, naszego przyjaciela. Chciałem zamknąć, że to trzeba zamknąć, dobra. O, grenade. Dobra. Aha, F, ja daję E. No, przyzwyczajenie z Far Cry'a chyba. Bo teraz, o to już mówiłem, że cisnę w Far Cry. Dobra, co my tutaj mamy? Ciemno jak w dupie, czekajcie, to ja sobie może tutaj... grafika. O, jasność. Żebyście tam sobie widzieli to lepiej. Zapisz. Zapisywanie, okej. No, trochę lepiej. Mam nadzieję, że widać to lepiej. Znaczy, no ja widzę dobrze, tylko jak to się, wiecie, zgrywa później takie pierdełki, to jest zupełnie inaczej. Tu będzie, pewnie, że ktoś będzie kontakt. Clear. Jeden gości i tak, wszyscy, kurwa, taka spina. Okej, okay, a nie, dobra, jednak nie jeden. O, come on. A wezmę sobie Dragonova. O kurde, znaczy my i tamci chyba też są, czyli z dwóch stron nadupcamy. Ajajaj, nie trafiam tam. Dobra, wezmę sobie tym snajpera. Tak jest. Tak, kurwa, nie trafiłem.
No wychyl się panie. Tak jest, teraz dotrafiłem. Ale kurde, fajne to snajpera, muszę wam powiedzieć. Lepsze niż Max Payne, ale to jest chyba inny rodzaj tego Dragonowa. Tu na dupca, wy nie widzicie? Panowie, co się z wami dzieje? Jak on tak z dupy powstał, what the fuck? Znaczy stanął. Stanął mu. Ziomu, zgiń. Punkt kontrolny po zabiciu ostatniego wroga, dobra. Wudu. Jesteś ze mną, dobra, ale kto to powiedział? Wudu, tak? Czyli... Nie, dobra, nie motor. Odszukaj Tarika, to już wiem. Aha, dobra, jednak tutaj. Czyli znowu się rozdzielamy. Nie no, czy ja chcę kucnąć? What the fuck? Gdzie panie? Dobra, ja tak się nie będę na razie wychylał. Wolę oczyścić teren. No to jest Wudu już? What the fuck? W dupsko mu! Dobra, nasi. O, mamy... O kurwa, 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 kurwa! To mnie zaskoczyli. Okej, okay. O kurwa, no patrzcie jakie skurwy... Nie! Odci gnoje. IX! O, tak jest! Dobra, w końcu wykorzystałem ten, ostatnią szansę. Co my tu mamy, jakieś lodówki? Nie! Pękające szkło. Znaczy, to głupio zabrzmiało, pękające szkło, no. Dajcie mi amunicji, bo troszkę mi jej brakuje. O, Mother. Do Dragonowa też. Dragonowa jest duży, tylko wiecie, tak ze snajperką nie będę chodził, bo... Ja snajperę lubię, ale nie lubię z niej... Jeszcze mam snajperę, dobra, to nie ogarnę, bo sobie wziąłem... Dobra, ogarnięte. Zabiłem jednego, ale najważniejszego gościa, więc... No. Więc to było na hardcora. To pewnie nie będzie Tarik. To jest taka melodyjka, jakbyśmy... Czemu oni mu tej chusty nie odwiążą? Nie odwiążą? What the fuck z moim językiem polskim? Nie, ja chcę wejść do góry, a nie chcę amunicję. Dobra, zakończyliśmy pierwszy odcinek. Znaczy, pierwszą misję. Co? Dojechaliśmy do bazy i okaże się, że tu nie tak? Widzieliście, to trochę ssało, nie rozwiązali mu tej chusty. O, mamy te kładziki, pamiętam misję z kładem właśnie. Was that back there? These the Taliban. They have spies everywhere. They took everything and left only hurt. Please, you must find them. Find them and kill them all. Bullshit. Why should we trust him? For all we know, he set us up. Why should we trust you? Please. I have a daughter. I want her to go to school. I want her to be a person, have a life. Do you not understand? Okay. I understand. Where are the enemy? Shaiakot. Shaiakot. What's that? It's Pashto. It means Valley of the Kings. Dolina Królu. Shaiakot. Where is it? No. There. How many? Many. 500 fighters. Or more. 500 albo więcej. What the fuck? A nas jest kurwa 15? Kurwa, na hardcora. Lotnisko Bagram w Afganistanie. Godzina 8:37. Królik. Aj, czyli tutaj może nawet jakąś inną postacią też chodzimy. To będzie fajne. Okej, teraz mega jasno. Jesteśmy na jakiejś pustyni. Nadupcają od razu kurwa z RPG, z wszystkiego. Z samolotów, z, nie wiem, z pizdu, z czołgów. O kurde, ładna szybka. O, jaka fajna groba. Tak jest. Nie ogarnę, jak to jest na średnim poziomie i będą do nas nadupcać.
Chodźcie, kurde. Haha, to mi się podobało. Wyłuczać z krowy. Heda jeszcze puściłem taką krową, no. Nie no, z tyłu to jest trochę przesada. A, to nie są nasi jednak. Ja mówię, kurwa, nasi, nie będę do nich nadupcał. Nie, dobra, to tyłu, do tyłu się nie da rozglądnąć. Nie, w takim momencie będziesz przeładował. No come on, czemu ja nie mogę strzelać? Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Ktoś na dupca, z tyłu, ja nie mogę do tyłu się cofnąć. Nienawidzę właśnie na dupce, jak jest taka szybka lokacja. Co już? O fucking shit, jaki to jest rozpierdol. Nie no, epickość. Nadupcać w tych, kurwa. Co? Będziesz się, kurwa, ze mną bił? Chodź, można silnik rozdup... Da się, wszystko się da. Bania, bania, tam banie. Banie po banie. Nie, jeszcze wraca się. Z tej drużyny alternajskie. Okej. Kurwa, głupie gardło. Moździerz, what the fuck? Albo nie wiem, czy tam w sumie był moździerz, nie czytałem. O, w tą beczułkę. Co to się stało? Zaciął się. O, tak jest, mamy krowę i mamy... Dobra, ja sobie kucnę. To jest snajpera, dobra. Pochodzimy najpierw ze snajperą. Nie, naprawdę, te misje tutaj się zaczynają epickie. Nie pamiętam tego Medal of Honor, przepraszam. Tego Medal of Honor w ogóle. Medal of Honor. Taka dziwna snajpera. No RPG, ale chyba zdjąłem, nie? Czy jest tam ich więcej? Nie to, panie. Trochę dziwna właśnie ta snajpera, taka, jakby to można powiedzieć, ze słabą lunetą, o. Dobra, chodźmy trochę inną drogą. Ja nie wiem, czy kucam? Tak, kucam. O. Tak jest, nie wychylaj się, panie, bo dostaniesz... wtedy w banie, no, tak. Tutaj, tak, tutaj idzie jakiś ziom. O, co? Widzieliście to w ogóle? Pojawił się z dupy. I zniknął z dupy. Dobra, mamy krowę, no, wrzucamy z krowy. O, i tam same banie. Okej. Dobra, kolejna broń. Aj, nie ogarniałem. No, niczemu pojedziemy, nie ogarniłem, nie trafiłem. No, skacz, panie. No, widzieliśmy tutaj czołga. Thanks. Trzeba się przemieszczać, żeby tutaj nie wyskoczył z RPG, albo tak, wiecie, z dupy, bo ja takiego czegoś nienawidzę. Dobra, chodźmy... Kurde, nie wiem. Dobra, z krową. Nie, to są nasi. Dobra, szybko teraz z tego. Z tej strony raczej nie. Tylko wiecie, tak z góry, żeby z góry, to jest... O, tam, dobra, widziałem jakiś czerwony berecik. Bania, panie. No, dobra, modher to jest. Jezu, kurde, żeby mi nie obeszli właśnie z drugiej strony. Też będzie ssało trochę. Nie, nic. Dobra, puściutko. Aha, czyli tylko jedna droga tam jest, dobra. Grenade! Tylko ja się wychyliłem i od razu taki odgłos. Kurwa, macie. Aj, słaba jest ta snajpera, mega. Więc, kurde, nie wiem, czy chcę to nie wywalić przypadkiem i czegoś dać innego. A czekajcie na chwilę. No, to jest taki pojedynczy szczał tylko. Dobra, mam nadzieję, że poszli do góry. Wybaczcie, tylko się poprawię i zobaczę, ile już nagrywamy. Okej, jeszcze można cisnąć. Punkt kontrolny, okej. Co to jest?
O, taki bajer. Nie, to ja mam chyba tutaj dać. Nie, nie wiem, czy ja dobrze... W, aby przywrócić S, aby oddalić. Co ja mam robić? Aha, dobra. Fuck yeah. Oh. No, rozpierdzieli. Okej, zadanie wykonane, to nie było trudne. Poprosiłem, że... Nie, ja tam chyba sobie właśnie snajpera zmienię. Sami widzieliście, trochę słaba jest. O, o! Chyba trafiłem, tak, bania. Oj, grenade! Tylko nie wiem... A nie, dobra, można fajnie, to jest właśnie fajny motyw. W pierwszych Call of Duty tego nie było, nie było. Chodzi mi właśnie o granaty, że jak tak se przyleci, to można sobie go odjednąć. Kurwa, jak ja dziwnie mówię. Ale chyba zrozumieliście, o co mi chodzi. Po prostu jak ktoś rzuci nam granata pod nogi, można sobie go wziąć, podnieść i wyrzucić w stronę przeciwnika. Nie widzę tutaj żadnego ziomka. Okej, dobra. Tutaj się będę ukrywał, żeby było bardziej realistycznie, że to jest taka, wiecie, prawdziwa wojna. Nie, że sobie przechodzę. Chociaż jest poziom średni. Na dachu. A, ty gnoju. Kurde, głupia, głupi celownik. To jest Mather, nie, Preacher. Przepraszam, Preacher, że pomyliłem się z Mather. O, grenade! Ole tam przypierdoli, jeśli oczywiście trafię, o kurde. On rzucił granata, czy RPG tutaj? A, ty gnoju, no i widzicie właśnie. A. Dobra, chyba ładnie rzuciłem, mi się wydaje. Nie wiem, czy tam... Nie, to jest raczej trup. Właśnie, widzę na oknie, tylko ta snajpera po prostu ma taką lunetę zajebistą, że nie widzę. Nie, zesram się. Puszczę wąka, niż tam trafię, dobra. Dajcie amunicję. Nie, nie. Dobra, widzę, że teren jest w miarę czysty, oprócz tego gościa na balkonie, na tym oknie. What the fuck? Nie, no dobra, chodźmy, no. O, moździerz. Nadupcali z moździerza. Ale to już było mówione w grze. U góry, na dole? U góry, to chodźcie. Nie, no nie ukrywamy się, panowie. On był ranny. Dobra, weźmiemy sobie granata. Coś tam na dupca. O, tam! No dupcać! Nie wiem, czy mój granat tam coś dał, ale chyba ten moździerz rozwaliło. Nie, dobra, raczej nie. To jest po prostu jak jest ten wyszczał, to ten taki dym. Dobra, co ja mam zrobić po tych kontynerach? Chodzić czy chuj? A tu są ziomki. Bania u cygana, panie. Punkt kontrolny, okej. No. Aha, tak jak mówiłem, automatycznie jak jest nowa misja, mamy nową broń. I na razie jest fajna, oprócz tej kurde głupiej snajperki, którą bym sobie zmienił, tylko nie wiem na co. Na razie nie mam jakiegoś takiego fajnego, tej fajnej broni. O, pamiętam to chyba, po tych szczątkach samolotów, dokładnie. Skacz, panie, z krową, ale skacz. Dobra, coś tam nam dopisają. Tutaj mogę nie ogarniać, bo pamiętam, że oni tu będą jakoś wychodzić, czy coś takiego. Znaczy właśnie nie pamiętam. O, tam widziałem panie, mogłem ją chyba pyknąć. Albo nie? Dobra, tam z moździerza, właśnie. Tylko o.
No przecież nie widzieli mnie, nie... Chodź tu panie w dupę, ale... Okej, trafiony. Tam z moździerza nie na dupce i granata trzymaj. O, ten ma kurwa pierdolnięcie, znaczy w łapie. Dobra, skończmy z tym kurwa sznajperą. Kto mnie tam trafia? What the fuck? Coś mi tam miażdża, albo ze snajperem, albo jest taki fuj ogarnięty. Dobra, trafiłem. Bania. Ajajaj, trafiłem tylko nie w banie. Teraz chyba też nie w banie, ale go zabiłem. Dobra, bania. Zadanie wykonane. Kurczę, nie mam pojęcia na jakim przycisku zobaczyć te właśnie misje. Cmentarzysko samolotów. Właśnie, to jest to, to miejsce. Można właśnie się kapnąć po kurwa samolotach. Odefa. Trzymajcie granata ostatniego. Właśnie, Bobek zawsze się śmiał z tego, że ja rzucam kurwa granat w jedno miejsce, gdzie tam właśnie stoi choćby 4-5 ludzi i później napierdalam w ich i zginie tam 3-4 ludzi, a ostatni tam pyknie z granata. Ale takie jest właśnie moje przyzwyczajenie, nie wiem dlaczego. O, tam jest, tylko chciałem sobie właśnie z tej snajpery teraz poszczelać. Punkt kontrolny. Dużo punktów kontrolnych i mamy, dobra. Na razie program funkcjonuje zajebiście, tylko żebym tego nie zapeszył. Ammo, o, może wy macie jakąś fajną... No i widzicie, to jest trochę głupie, napierdalali do mnie z czego, kurwa? Z ołówków? Że teraz nie mają broni, no to jest trochę dziwne, no. Więc jednak se nie zmienię broni, więc wybaczcie. Chyba że gra tak specjalnie robi i daje nam te bronie. I dlatego jest ten motyw z tą amunicją od naszych przyjaciół, że można sobie ją wziąć. To jak pierdyknie, to chyba będzie po nas. Więc jakoś, nie wiem, chodźmy w bezpieczniejsze miejsce. O, przejdźmy sobie tędy. O, jest tu broń. O Boże, M14. Aha, i my mamy M14, jakieś gówno. Dobra, weźmiemy sobie to. O, będziemy na dupce. Tylko chciałem zobaczyć. O kurde, teraz jest za bardzo jasno. O, czy oni będą mieć taką amunicję na przykład? Aha, czyli do AK też będą mieć, tak? Nie, nie mają. To będzie trochę ssało. Albo że... Albo dobra, zobaczmy jak będzie strzelać AK w tej grze. Też mam nadzieję, że tak jak w pozostałych. O. No nie zdupcaj panie. O, czemu ja tego wcześniej nie pykłem? Szkoda. Granata tam nie rzucę, bo nie mam. Oni się cały czas ukrywają, więc nie wiem, czy tam ktoś jest, czy nie. Broń na lewo od... Z prawej, z lewej, z... Dobra, i kurde, jestem zablokowany, nie mogę... A nie, dobra, mogę. Ktoś mnie z tej strony trafił. Aha, tam chyba u góry na balkonie. Patrzcie, jak teraz ta snajpera by się przydała w sumie. Ale jak ja się wrócę, kurwa, nie mogę nawet pierdolić. A nie, dobra, mogę teraz. Nie wiem skąd, tu! Dobra, jest bania. Nie chcę się wychylać nadaremno, bo... Nie, tam u góry jest, właśnie. Jest, zdjąłem go. Z krowy, Dobra, tu jest preacher. Ten preacher mnie zawsze Nie, on kurwa zawsze patrzy w tą przeciwną stronę, w którą mamy iść. Daj mi amunicję, gościu. Mamy oczyścić cmentarzysko samolotów. Na razie nam to chyba wychodzi. Pierwszy jestem, gościu. Żeby tu ktoś nie wyszedł, nie. Jezu, ile tu samolotów musiało pyknąć. Gin. Grenade. Nie, błagam, nie. Fucking... Jak nie, ja nienawidzę właśnie takiej sytuacji, że jestem osaczony. Cześć. O, tam jest. Jeb, jak ja tym krową ogarniam nawet. Oj, teraz nie widzę nic. Jeszcze myszka mi się zablokowała. No kurde, myszka mi się blokuje. Nie mogę na dół. O, ja jeszcze raz, spoko. O, w końcu. A nie, i tak się nie da. Ale nie, wcześniej się myszka blokowała, serio. Dobra.
Jedynka, dwójka. O, AK już tyle? Dobra, poszczelajmy z AK, żeby teraz się nie skończyła misja i nawet nie pierdnę z tego AK. O, 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 o. O kurcze. Taka dosyć, muszę wam powiedzieć. Fajnie ją trzyma. W sumie jesteśmy lewo, znaczy nie, nie lewo ręcznie. Prawo. Jakiś... O nie, nienawidzę takiego czegoś, że... A ty gnoju, zdupcasz tam? Nic nie widzę, dobra. Wiem, że schodzą na dół, chcą walczyć z nami. O, ponka se tak przeleciała. Bania, kolego, mówiłem, żebyś się nie wychylał. O, mogę, kurde, ale nawet nie wiecie jaką... O kurwa, za dużo rozmawiam teraz. Nie zwróćcie uwagi, że przyjechali z krową, z samochodem. Chyba nie ogarnę tego tak. Znaczy nie, że nie ogarnę, tylko że nie trafię. Yeah, bania, panie kolego. Skąd mi nadupcają teraz? Ucnijmy. O, chyba tam, dobra, widzę. Mam nadzieję, że trafiłem. Wszystko? Wszystko. Znaleziono amunicję, dobra, dobra. Przeładujmy u góry, ktoś chyba. Dobra, zadanie wykonane. Nie mam pojęcia, jakie w ogóle zadania robimy, ale na razie to chyba wygląda tylko, żeby oczyścić teren. A teraz mamy się dostać do jakiejś wieży. O, jaka gromadka piękna. God fucking damn it. O, o, o. Co my tutaj mamy? Ja nie myślałem, że coś fajnego, ciekawszego. W sumie ten kumpel nam mówił, że ich tutaj jest 500. A nas na razie kurwa jest 4. Dlatego można wziąć... Można wziąć więcej niż 3 granaty? Nie. Raczej nie. O, teraz dobra muzyka. O kur... No czemu ja nie mogę iść, panie? Czemu ja ostatni? Pierdolcie się, ja idę pierwszy. Najwięcej tutaj zabijam, jak na razie. Jak mi się wydaje. Punkt kontrolny, czyli... Z każdej strony. Nie, tutaj. Tam widziałem właśnie tą czerwoną beczułkę. O, właśnie. Ha, 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 pierdykło. I zabiłem tam dwóch, trzech, może czterech nawet. O Jezu, fajnie, fajnie na tej pustyni, tak, naszej pustyni, na tym. Fajna ogółem lokacja. Najpierw widzieliśmy samoloty, później teraz jakąś pustynię, czy pójdzie. Teraz za czołgami się będziemy skrywać, bo widzę, że tam z ciężkiego nadupca. Najpierw ty. Nie, wstańmy, wstańmy. Nie, nawet nie mogę tak za chwilę stanąć, tak jak mówiłem. Jak będzie takie coś, to mogę nie ogarniać. A sami widzieliście w poprzednim odcinku, zginąłem przez głupotę. Znaczy no, nie zauważyłem po prostu, każdemu się zdarzy, nie? O, o, o. Tak jest, panie kolego. A może go z... Kurwa, piękne, że bania. Ja nie ogarnę, co ty tu? Teraz tutaj góry. Kurde, szkoda, że tak słabo widać, bo bym tak se przeszedł. To jest wróg? Nie. O właśnie, tak jak on teraz, że o... A nie widać w miarę. Kurwa, będę się pijał. Już bym zrobił kolejny błąd. To było genialne. No przecież. Okej, okay, dobra, dobra, coś się tutaj dzieje. Czekajcie, bo nie wiem ile nagrywam. Dobra, chyba jeszcze można chwilkę, taką małą chwilkę przycisnąć, choćby te... To miejsce. O! Ajajaj. Nie wiem, czy go zdjąłem, raczej tak. Dobra, szybko przeładujmy. Mam nadzieję, że mnie nie kropną jakoś tak, wiecie, dołem. Ale oni się chyba czołgać nie umią. Czekajcie, czekajcie, dobra, tu... A nie, to jest wódu. Dobra, bania tam widziałem. Żeby jakoś mi nie zaszli, bo to będzie lipne. Ale nie, dobra, raczej nie. Żeby zaszli, to już by chyba zaszli. Dobra, posuń głowę. Tak jest, no jak ja dzisiaj ładny banie klepię, kurde.
Nie wiem, czy to jest człowiek. Nie, dobra, raczej nie. Widzimy dużo takich skrzynek. A czy chyba skrzynek, bo tak nie umiem, wiecie, spojrzeć, ale coś wybuchającego, tak jest, tylko mogłem to wcześniej zrobić. No what the fuck, przecież to wybuchało wcześniej. Chyba, że te czerwone. Ale zrzem spierdzieli w poprzednio, jak ci po schodach tak biegli. Dobra, ktoś tam do góry se poszedł, ja też pójdę górą. Żeby to nie była zła decyzja, błagam cię, gro. Nie chciałbym zginąć w tym odcinku, bo jak na razie mi nie najgorzej idzie. O! Kto to tam mnie trafia? Ajajaj, aby była taka kolejna bania. No! Granat! Jak jest szara ta ikonka, jeśli widzieliście, jak rzuci granata, to są takie dwie ikonki czerwona, że jest chyba koło nas. I że jak się nie odsuniemy, to raczej to pierdolnie. A jak będzie szara, to jesteśmy w takiej odległości, że jeszcze nas tak drastycznie nie sięgnie. Ale na początku mówiłem o tych granatach, że można je podnosić, ale nic nie było, żadnego przycisku, więc chyba tylko ci moi przyjaciele to mogą robić. Więc zalipnie trochę. Wiem, że w jakimś Call of Duty to można sobie wziąć normalnie i wiecie, pierdolnąć. Okej, mam nadzieję, że to będzie punkt kontrolny. Jest. Zlikwiduj snajperów, what the fuck? Ja myślałem, że co wiecie, wybucha. Dobra, mam... What the fuck? Czy mnie tutaj nie kropi jakoś tak, bo nie wiem, co się dzieje. Snajperów mam kropnąć, tak to ja sam przeczytałem, tylko... Kurwa, ja nie mam żadnej takiej ciekawszej broni. Może na to była snajpera? O, nie jest źle. Dobra, u góry. Dobra, o, tam jest chyba RPG, tylko... Chyba wziąłem najgorsze miejsce, jakie mogłem wziąć. O. Kurczę, snajpera by się przydała zdecydowanie, ale taka lepsza. Chociaż widzimy, że kałaszników jak na razie ciśnie to ładnie. Dobra, skoczę. Dobra, tam jest chyba jeszcze jeden gościu. Tylko nie wiem, dlaczego do nas nie na dupca. No i to wszystko. Chodźmy, panowie. Drugi poziom, okej. Wybawiłem się. Oła, poprawię. Kurwa, jaki mój fotel jest niewygodny. Dobra, tędy mamy nadupcać. Nie mogliśmy od razu tędy iść? W sumie nie zauważyłem. Dobra, punkt kontrolny, tak jak mówiłem, żeby było jak najszybciej zapis. I zakończymy tutaj drugi odcinek z Medal of Honor, jakiegoś takiego niewidzialnego. Jeśli się wam podobał drugi odcinek, to zapraszam na trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Nie wiem ile gra mi zajmie, bo będzie osobna, tak więc trzymajcie się, cześć.